Już pierwszy miesiąc funkcjonowania polkowickiego roweru miejskiego był obiecujący, jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkańców. Dane na koniec listopada mówią same za siebie. Ponad 22 tysiące wypożyczeń rowerów, ponad 47 tysięcy przejechanych kilometrów i blisko 1800 użytkowników. Jak na 50 rowerów i 9 stacji, myślę, że wynik jest naprawdę imponujący. Polkowiczanom pomysł z rowerem miejskim podoba się, choć mają też pewne spostrzeżenia. Dobra rzecz, no ładnie to wygląda, wszyscy podziwiają, przyjezdni i inni, no że takie coś jest. Na młodych tak, a młodzi to na starsi to nie wiem, czy umieją się jak to posługiwać, to może trochę za bardzo skomplikowane. Ja mam też telefon, nie wiedziałbym jak to z tego, daje sobie spokój, jak z tego skorzystać. Wniosków i propozycji po pierwszym sezonie funkcjonowania roweru miejskiego jest więcej. Są to niesamowite cenne sugestie, które mam nadzieję w przyszłym roku uda się wdrożyć. Mianowicie są petycje o nowe lokalizacje, o nowe stacje rowerowe. W tym roku rozpoczęliśmy z 8 stacjami, w ciągu roku dołożyliśmy jedną plus okazjonalne podczas wydarzeń i myślę, że na przyszły rok dojdzie minimum kolejne 8 stacji rowerowych, czyli w centrum miasta, przy przychodni, na Polkowicach Dolnych. Trwają rozmowy z przedstawicielami firm, również tymi największymi, czyli KGHM. Zobaczymy, może uda się zrobić stację przy kopalniach. Mamy też sugestie od matek z dziećmi, proszą o rowery z fotelikami. Mam nadzieję, że to również uda się doprowadzić do realizacji ten pomysł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku liczba rowerów miejskich w Polkowicach znacznie wzrośnie, od 80 do nawet 100. W tym roku przedsięwzięcie to kosztowało około 150 tysięcy złotych, z czego blisko 50 tysięcy złotych pochodziło od partnerów projektu, czyli firmy Volkswagen Motor Polska, CCC oraz Sanden.